kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Oczywiście tytułem wstępu chciałabym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, jeśli będą Wam się podobały te rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę. A jak widzicie już po tytule, przychodzę do Was z haulem z H&M-u. Jest to już któryś haul z kolei. Mam nadzieję, że Was nie zanudzam, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta taka początkowa jesienna kolekcja rzeczy w H&M-ie. Naprawdę, jakoś tak zamawiam notorycznie coś ciekawego, także jeszcze trochę holi z H&M-u na pewno Was czeka. Także nie przedłużając, po prostu Wam pokażę, co sobie zamówiłam. A jeszcze chcę Wam tylko przypomnieć, że rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę w filmie, będą podpięte na dole w linkach. Także warto tam zajrzeć. No i lecimy z tym. Tak, słuchajcie, po kolei. Także pierwszy jest top i to w ogóle jest wszystko chyba w rozmiarze L. Tak, to jest L-ka. Oczywiście każdą rzecz możecie kupić osobno. Do tego, słuchajcie, były takie spodenki. To jest stricte podomowy top. Widzę, że w ogóle kolory strasznie przekłamują, bo słuchajcie, to jest taki niebieski. No jest o wiele ciemniejszy niż na pewno ja Wam tutaj pokazuję w kamerze. Ale no i tak jest, wiecie, należy do tych jaśniejszych odcieni niebieskiego. Także tak. I do tego, słuchajcie, jest taka bluza. Materiał w ogóle tego kompletu jest taki coś ala taka frota, co była teraz modna latem, ale trochę też w tym widzę takiego weluru. No nie wiem, pomieszany jest. Powiem Wam, że bardzo przyjemny i bardzo lekki w dotyku. Także zobaczymy. To jest też L-ka. Wszystko przymierzę razem, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w komplecie. Tak też było przedstawione na modelce i mówię, dobra, lecimy z tym. Słuchajcie, kolejna rzecz. Ja już Wam pokazywałam ten top. Aczkolwiek teraz był w ogóle na promocji dla klubowiczów, także zamówiłam go sobie ponownie, aczkolwiek w innym kolorze, takim beżowym. Ten biały też sobie zamówiłam. Ten, słuchajcie, mam w rozmiarze XL, ponieważ jest to kolekcja Divided, a ten drugi mam w rozmiarze L. Biały, także zaraz Wam go pokażę, aczkolwiek on już był u mnie w filmie, nie wiem, czy będzie dobra L-ka, ale dla porównania chciałam zobaczyć. Także to jest taki beż, w ogóle też strasznie w tej kamerze, no taki ten beż nijaki, no nie? A na żywo, no naprawdę fajny odcień. W ogóle beże, jak teraz widzę, to naprawdę, jak budujecie jakąś kapsułową szafę, to beże, czernie, biele, to jest chyba taka podstawa w każdej szafie, jeśli chodzi w ogóle nawet o trendy i nawet właśnie o tą kapsułową szafę. Także weźcie sobie to pod uwagę. Słuchajcie, a to jest ten biały, taki, który już był. Strasznie mi się podobają w ogóle te kołnierzyki. One Wam ostatnio chyba średnio przypadły do gustu, z tego co pamiętam po komentarzach. Ale powiem Wam, że jakikolwiek bym teraz sweter nie przymierzała w sklepie, albo właśnie jakąś taką koszulkę, wszystkie mają właśnie takie kołnierzyki, także no jest to w modzie, jest to ciekawe, coś innego. Dalej. Słuchajcie, nawiązując do tych kołnierzyków, ja chyba mam nawet cztery rzeczy w ogóle w tym holu właśnie z takimi kołnierzykami. To jest, słuchajcie, sukienka z materiału takiego prążkowatego. Bardzo fajna w ogóle w dotyku, mam nadzieję, że też się fajnie sprawdzi na ciele. Też jest rozmiar, słuchajcie, z Divided i też wzięłam XL, także będziemy ją przymierzać. Też uważam, że właśnie fajna pod jakieś ciężkie buty. Nie wiem, czy ją tutaj tak widzicie dokładnie, bo tych prążków też w tym świetle, o, teraz widać. No i też jest o wiele ciemniejsza, słuchajcie, na żywo niż w kamerze, ale to, słuchajcie, pamiętajcie, żeby sobie zajrzeć w linki, które przypinam na dole i na pewno tam już na stronie będzie to wyglądało no, tak jak być powinno, powiedzmy, w miarę. Słuchajcie, teraz mam taki topik czarny. On też jest z kolekcji Divided i ta kolekcja, słuchajcie, w tym sezonie wyjątkowo do mnie mówi, jak ona nigdy do mnie nie mówiła, bo zawsze to były takie mega młodzieżowe rzeczy, aczkolwiek no ten top też należy bardziej do takich mega młodzieżowych rzeczy, aczkolwiek ja to widzę w jakiejś takiej fajnej, wieczornej stylizacji, albo w jakiejś takiej fajnej, słuchajcie, na co dzień prostej stylówce, tylko że wiecie, z jakimiś innymi akcesoriami. Myślę, że naprawdę taki top zwykły czarny z jednym rękawem, bo jak tak na to patrzycie, to może nie wiecie w ogóle, o co chodzi, ale jest to, słuchajcie, top, który zakładamy tak, no i jest długi rękaw z jednej tylko strony. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jeśli chodzi o ceny, ale pamiętajcie, żeby zaglądać na dół, a ja nie przedłużając, zabieram się, słuchajcie, za mierzymy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką na siebie założyłam, jest to ta bluzka z jednym rękawem. Ja sobie tylko ściągnęłam ramionczko od stanika, także tutaj po prostu najlepiej założyć stanik bez
bez ramionczek. W każdym razie powiem Wam, że jest to po prostu zwykła czarna bluzka, ale aczkolwiek robi robotę, także wydaje mi się, że ją sobie zostawię, bo kompletnie nie mam czegoś takiego w szafie. A naprawdę chyba spoko wygląda, tak po prostu wygląda zupełnie inaczej. I jest, słuchajcie, naprawdę cienka, także wydaje mi się, że nawet jeśli chodzi o lato, jeszcze by się nadała. Także jeszcze jak planujecie jakieś fajne wyjazdy i wiecie, że może być chłodniej niż zazwyczaj, to też mi się wydaje, że taka bluzka może naprawdę zrobić robotę, a w tym naprawdę wydaje mi się, że wygląda spoko. Także no tak to się prezentuje. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, ale mi się podoba. Także wydaje mi się, że to ze mną zostanie. Słuchajcie, teraz na siebie założyłam ten beżowy top. A on średnio mi pasuje teraz do tych spodenek, które mam teraz na sobie, bo o, są szare. Aczkolwiek powiem Wam, że materiał tego topu mi naprawdę bardzo odpowiada. Jest naprawdę lekki, a zarazem ciepły. Naprawdę jest spoko. Aczkolwiek nie wiem, który top jest lepszy, dlatego zamówiłam sobie beżowy i biały. Zaraz założę ten biały. Ten, kto już widział poprzednie hole, tam wie, że mierzyłam już biały w tym samym rozmiarze, bo to jest, słuchajcie, XL, a ten biały zamówiłam L. Także jestem ciekawa, czy jest w ogóle jakakolwiek różnica między topami. Wiem, że to jest zwykły top, tak mi spisałyście ostatnio nawet w komentarzach, aczkolwiek wydaje mi się, że naprawdę można z niego, że ma potencjał, słuchajcie, także no dajcie znać, co sądzicie, taki basic, ale takie basiki też są potrzebne. A więc słuchajcie, założyłam teraz na siebie ten biały, no jest zdecydowanie krótszy i jest taki bardziej dopasowany. Ale żebym, słuchajcie, czuła jakąś różnicę, jeśli chodzi o to, jak go, wiecie, mam na sobie i gdybym po prostu One i tak są wciągane przeze mnie do środka, także dla mnie tej różnicy nie robi, czy on jest krótszy, czy on jest dłuższy, no bo to i tak jest crop top i założyłabym go tylko i wyłącznie do jakichś spodni z wyższym stanem. Dlatego za dużej różnicy mi nie robi, ale który kolor mi się bardziej podoba? Nie wiem, dajcie znać, bo raczej dwóch to nie potrzebuję, tym bardziej, że są bardzo zbliżone kolorystycznie. No ale nie wiem, no taki basic na pewno któryś z nich ze mną zostanie, także nie przedłużam, lecę dalej. Słuchajcie, założyłam teraz na siebie tą sukienkę, też z tym kołnierzykiem, też w kolorze beżowym, aczkolwiek nie wiem, czy widzicie, że te beże się różnią. Ona to jest właśnie ta sukienka w prążki. Tak wygląda. Tutaj mi się troszeczkę opina, aczkolwiek też nie ma jakiejś tego, w sensie jest dużo luzu, ale no jednak opina się na tych partiach, które no wystają. Także tak ona wygląda. Dajcie znać, co sądzicie. Jest bardzo, słuchajcie, wygodna, bardzo luźna. Taka, trochę bym powiedziała, taka, lubię takie sukienki po domu. Kobiety nie na pewno zrozumieją, bo to jest taka sukienka, zakładacie na siebie outfit gotowy. Aczkolwiek nie wiem, co bym mogła założyć na to, bo przez ten, słuchajcie, kołnierzyk, założyć taką marynarkę do tego, czy coś, to tak średnio, raczej to tak samo sobie powinno być. No nie wiem. Musiałabym to przemyśleć, ale no ogólnie mi się podoba, no tylko pytanie, czy jest sens to zostawiać. Dajcie znać, może wy już jesteście w posiadaniu tej sukienki. I zostawiam, słuchajcie, ten komplet. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. No i co? I lecę z tym. Słuchajcie, kochane, założyłam na siebie ten komplet. Jeśli chodzi o kolor, no to uważam, że jest przeboski. Dajcie znać, czy wam się podoba. Ja się tutaj, słuchajcie, zasunęłam, bo ten stanik jest niestety na mnie, no jednak tutaj wszystko, wiecie, tak się wylewa, jest za mały na mój biust, dlatego wolę go to sobie, wiecie, zakryć. Aczkolwiek spodenki są, słuchajcie, naprawdę spore, bo tu jeszcze bardzo dużo by weszło. Bluza też wydaje mi się, że wygląda tak, jak powinna wyglądać, tak to się prezentuje. No jest to outfit stricte podomowy, że tak powiem. Ale naprawdę jest spoko. No jedynie co bym wymieniła, to wymieniłabym na pewno ten biustonosz, bo ten top, on jest stricte tylko na biust, on nigdzie dalej nie sięga, ale no niestety jest za mały. W sensie, wiecie, jeszcze tak powiedzmy, żebym uszła z tym jakkolwiek po domu, ale no wolałabym jednak, żeby to było, wiecie, no tak coś trzymało, żebym się nie nachyliła gdzieś i żeby mi to gdzieś wszystko nie powypadało.
No mówię, kolor, sztos. Szczególnie jak to się tutaj widzę w bluzie, to mi się bardzo podoba. Ona ma też kaptur. Taki widać, że obszerny. Nie no, naprawdę spoko. Bluzy nawet będzie można użyć w jakichś innych outfitach. Spodenki w sumie też, na jakąś plażę, lato, cokolwiek. Ale no top niestety, no nie. Tak. A więc słuchajcie dziewczyny, dotarłyśmy do końca. Dajcie znać, jak Wam się podobały rzeczy, które Wam pokazałam w dzisiejszym filmie. Słuchajcie, ja zdecydowałam się, że ten film, w sensie tą jedną paczkę podzielę na dwa filmy, ponieważ zdecydowanie byłby za długi. Dlatego oczekujcie, już za chwilę pojawi się druga część no, tego, co zamówiłam sobie w tej jednej paczce. Dajcie znać, jak Wam się podobało wszystko, co Wam pokazałam. I liczę na to, że zostawicie po sobie jakąkolwiek subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Także do zobaczenia.